Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zajęli się czymś, co spowodowało już całą masę kontrowersji w internecie, czyli o nowym modelu PlayStation 5, zwanym też PlayStation 5 Slim. I ta nowa rewizja tej popularnej playki została zaprezentowana już jakieś kilka dni temu i od razu zyskała takie spore grono zarówno właśnie przeciwników, jak i zwolenników. Ci pierwsi twierdzą, że ogólnie ta nowa playka wygląda jak gówno i w ogóle jest gorsza od oryginału, natomiast zwolennicy mówią, że to był dla nich taki przewidywalny upgrade i ogólnie wygląda to fajnie. Porozmawiajmy więc sobie o tym, jak jest naprawdę i tą nową playkę, właśnie tą PlayStation 5 z nim, przeanalizujmy. Zapraszam. Na początek powiedzmy sobie kilka słów o samej nazwie, bo tutaj akurat jest jedno spore nieporozumienie. Wszyscy na to nowe PlayStation mówią PlayStation 5 Slim, natomiast Sony tak tego PlayStation nie nazywa. W tych materiałach prasowych, do których ja mam osobiście dostęp, to jest tylko nazwa nowy model PS5. Tak samo jest napisane też na blogu PlayStation i tam też pisze, że to jest po prostu nowy model PS5. Niekoniecznie to się będzie nazywało PlayStation 5 Slim, także o tym pamiętajcie. To nie jest jakaś finalna nazwa, może to po prostu być normalne PS5, nie będzie tutaj żadnych zmian w nazwie. Szczególnie, że Sony właśnie ma zamiar zastąpić ten zwykły, tradycyjny model PlayStation właśnie tym. No dobra, to zacznijmy, przejdźmy sobie do sedna i popatrzmy na ten nowy model konsoli. No, szczerze mówiąc, to on wygląda prawie dokładnie jak ten stary. Także jakichś wielkich zmian tu nie ma. Szczerze mówiąc, wam powiem osobiście, że ja liczyłem na więcej. W większości ludzi ten wygląd playki starej się podobał, bo on był taki właśnie futurystyczny, taki nowoczesny, nie? Natomiast jeżeli chodzi o ten nowy model, no to liczyłem, że będzie tutaj jakaś większa zmiana i myślę, że też dużo graczy na nią liczyło. Tutaj, jeżeli chodzi o zmiany wyglądu, to jest po prostu, że ten model jest mniejszy, bo ma być mniejszy o jakieś tak 30% i do tego ma być też 18% lżejszy od tego starego. Natomiast jeżeli chodzi o sam wygląd zewnętrzny, no to jak sami widzicie, jedyna zmiana to jest taki paseczek na środku. A ten paseczek na środku został dodany głównie dlatego, że po prostu ten model będzie miał specjalny odłączany panel z napędem, o którym jeszcze powiem sobie później. Zmian tutaj jest jak na lekarstwo, no troszeczkę się zmienił ten front, właśnie ten taki błyszczący pasek na samym środku, on jest taki troszeczkę bardziej wygięty, no ale to jest trochę mało chyba, sami powiecie, no nie za dużo się tutaj zmieniło i ludzie właśnie krytykują ten model, że nie wygląda on inaczej. Myślę, że ta krytyka jest akurat słuszna, no bo tutaj jednak liczyłem na troszeczkę więcej, liczyłem na postawienie coś takiego bardziej wyszukanego, a to jest tylko taki bardzo, bardzo delikatny lifting tego starego PlayStation 5. Zauważcie, że jeżeli mówimy o tych modelach Slim właśnie z poprzednich generacji, czyli na przykład z PlayStation 3 czy z Xboxa tego starego, no to tam zmiany były ogromne. To PlayStation 3 stare, to FAT, w porównaniu do PlayStation 3 Slim, no to wyglądało totalnie inaczej. To była kompletnie inna konstrukcja. W tym przypadku mamy PS5 Slim i ta konstrukcja wygląda no bardzo, bardzo podobnie do tego podstawowego modelu i to trochę boli. Jak możecie zauważyć, to ta konsola jest ogólnie mniejsza, natomiast jeżeli dołożymy do niej napęd, to on tak jakoś strasznie wystaje w porównaniu do tego starszego modelu, możecie tu sobie zobaczyć porównanie. On wygląda jak jakiś tak nowotwór na tej konsoli, tak jakby to była taka część dołączana trochę po chamsku. No, nie wygląda to najlepiej moim zdaniem i w tej starszej konsoli było widać trochę taką bulwę, natomiast to było do przyjęcia, tutaj ta bulwa jest jednak ogromna. Jeżeli komuś ten podstawowy model się podobał, no to ten też powinien mu się spodobać. Natomiast jeżeli ktoś liczył na jakieś większe zmiany, no to tutaj na pewno się zawiedzie. I teraz przejdźmy do najważniejszej rzeczy, które to nowe PlayStation może nam zaoferować, czyli do odłączanego napędu. Już od jakiegoś czasu w internecie mówiło się, że ten nowy model PlayStation właśnie zaoferuje taki bajer, że napęd będzie odłączany, że napęd będzie zewnętrzny i rzeczywiście to się sprawdziło i tutaj napęd jest odłączany. W przypadku tego standardowego modelu PS5 to mieliśmy do wyboru po prostu dwie wersje. Jedna wersja ta standardowa była z napędem, a druga była wersja digital, czyli bez napędu. W tym przypadku mamy mieć do czynienia po prostu z taką jedną, bardziej ujednoliconą wersją i po prostu napęd będzie się dodawało do niej osobno. Oczywiście nadal będziemy mogli tutaj kupić wersję digital albo wersję z dyskiem już w zestawie, natomiast konstrukcyjnie to będzie to samo PlayStation, a ten napęd będzie po prostu dołączany na taki specjalny port z boku, jak tutaj widzicie, i do tego będzie po prostu troszeczkę inny ten prawy panel obudowy. Z tego co widzę, tutaj Sony nic nie powiedziało na ten temat, ale myślę, że ten nowy napęd będzie totalnie niekompatybilny właśnie z tymi starymi konsolami PS5 Digital, także jeżeli liczycie na to, że do tego starego PS5, który już macie, tego cyfrowego, dołączycie ten napęd, no to myślę, że się zawiedziecie, bo takiej możliwości prawdopodobnie nie będzie.
To rozwiązanie jest lepsze w tym, że jeżeli kupicie właśnie kiedyś na przykład PlayStation 5 Digital, to nowe, tak, to Slim, no i pomyślicie, że niepotrzebny wam jest ten napęd, będziecie grać tylko w cyfry, a potem jednak się okaże, że fajnie byłoby mieć ten napęd, to ten napęd do tego PlayStation możecie dokupić. Jeżeli ten napęd zdecydujecie się dokupić, no to będzie zabawa już bardzo kosztowna, bo będzie to całe 120 euro. Podejrzewam, że w Polsce to będzie ponad gdzieś tak 500-600 zł. No w Polsce jednak wszystko jest cholernie drogie. Natomiast taka możliwość oczywiście będzie. Jeżeli chodzi o ten napęd, to chodziły już słuchy od jakiegoś czasu w internecie, to jest na razie niepotwierdzone jakby co. Chodziły słuchy, że ten napęd ma być parowany jednorazowo. Czyli, że jeżeli kupicie taki napęd, wsadzicie go do konsoli, to już kaplica, to zawsze będzie musiał działać z tą konsolą. Już tego napędu nie przełożycie do żadnej innej konsoli. Na razie to jest jeszcze niepotwierdzone, natomiast takie słuchy właśnie chodziły w internecie, że z powodu zabezpieczeń ten napęd będzie jednorazowo parowany do konsoli. Zobaczymy, czy tak będzie, na razie informacji na ten temat jeszcze nie ma. Spytacie, no dobra, no ale to w sumie nie jest żaden problem. No, jednak trochę problem jest. Załóżmy, że macie w domu tą nową wersję PS5 z napędem i ta wersja wam się psuje. Jest już po gwarancji, no nic się nie da z tym zrobić, więc nadaje się tylko na śmietnik. I teraz moglibyście kupić na przykład tą wersję Digital bez napędu i sobie ten napęd ze starszej konsoli przełożyć, żeby było taniej, no żeby dwa razy za to samo nie płacić. Z tego co mówią w internecie, to nie będzie możliwe, bo ten właśnie napęd będzie parowany jednorazowo do konsoli. To czy tak będzie, się okaże. Pewnie co ważniejsi z was zauważyli, że napęd to nie jest jedyna nowość tutaj, sam taki troszeczkę poprawiony wygląd, czy tam pogorszony, to zależy kogo spytać. Nowa jest tutaj podstawka, możecie ją tutaj zobaczyć sobie na samym dole, to jest taki błyszczący krążek, to jest nowa podstawka do PlayStation 5 i ona ma być kompatybilna nie tylko właśnie z tą nową wersją Slim, natomiast ona ma też pasować do tych starszych modeli. Jednak jest tutaj pewien haczyk i jest to haczyk bardzo duży. Ta podstawka właśnie do trzymania konsoli w pionie nie będzie w zestawie z konsolą. Nie przesłyszeliście się, o jej po prostu nie będzie. Trzeba będzie za nią dopłacić i to dopłacić niemało, bo całe 30 euro, czyli w Polsce będzie to no gdzieś ze 150 zł, może więcej. I to jest krok bardzo chamski moim zdaniem, bo jednak do tych starszych modeli, do tych modeli standardowych podstawka była dołączana. Tutaj tak nie będzie, tą podstawkę będzie trzeba dokupić osobno. Spytacie, no dobra, ale jak tą konsolę w ogóle do cholery wtedy trzymać? No okazało się, że Sony tutaj wpadło na taki genialny pomysł i z konsolą dostaniemy jedynie podstawkę do trzymania konsoli w poziomie. Za tą do trzymania konsoli w pionie musimy dopłacić i to dopłacić niemało. A jak wygląda ta do trzymania konsoli w poziomie? No wygląda, drodzy widzowie, chujowo. Co już pewnie zauważyła większość internautów. Tak, ten taki malutki cycek, który tutaj widzicie, to jest ta podstawka pozioma. Ja nie wiem do cholery, co to w ogóle ma być. To wygląda, jakby się miało za chwilę złamać. No kto robi takie coś? Szczególnie, że przecież ten standardowy model PlayStation 5, do którego była dołączana podstawka, to ta podstawka pozwalała właśnie go położyć i w poziomie, i w pionie. To było rozwiązane na jednej podstawce. To był taki system pasujący do tych obu rozwiązań. I ta podstawka może w poziomie nie wyglądała jakoś pięknie, natomiast ta konsola widać, że była na niej bezpieczna, że widać było, że to jest w miarę solidne. A tutaj to jest w ogóle jakiś, nie wiem, kompletny gówno. No to jest jakaś stópka bardzo cienka. No mi się wydaje, że ta konsola zaraz się złamie. No nie tak się to robi, drodzy widzowie. To jest na pewno duży regres właśnie względem tego standardowego modelu i to jest regres, za który musicie sporo dopłacić, jeżeli będziecie chcieli postawić konsolę w pionie. Moim zdaniem to jest zagrywka bardzo chamska i tutaj moim zdaniem Sony należą się baty. Przejdźmy teraz do samych portów konsoli. W tym modelu Slim, jeżeli chodzi o porty z tyłu, no to jakichś większych zmian nie ma, natomiast jest duża zmiana, jeżeli chodzi o porty z przodu. Zauważcie, że standardowy model konsoli, czyli ten stary sprzedawany od samego początku, miał z przodu dwa porty. To było USB typu A, czyli to stare, oraz USB typu C. Tutaj w tym modelu Slim mamy dwa USB typu C, nie ma tutaj modelu A. I powiecie, no fajnie, no nareszcie nie będzie trzeba wkładać tego kabla i go kręcić 50 razy, żeby trafić. Natomiast to jest moim zdaniem problem i to jest moim zdaniem regres. No jednak dużo tych sprzętów, które posiadamy w domu, jednak jeszcze ma to stare złącze. Dlatego właśnie w tym standardowym modelu, w tym starym, były pomyślane oba złącza, czyli było to stare i to nowe. No moim zdaniem jednak powinno się zostawić właśnie ten drugi port USB typu A, czyli ten stary, żeby zachować kompatybilność z tymi starszymi urządzeniami. To może być problem i to może być tylko problem nie tylko dla mnie, ale myślę, że dla większej ilości klientów, no bo jednak ma się te dyski zewnętrzne, ma się różne pendrive'y, ma się różne tam urządzenia.
Ja mam na przykład też kartę dźwiękową na USB i ona też działa z PlayStation 5, no ale jej tutaj nie wsadzę, bo właśnie jest USB typu C, a ona ma to stare A. I znowu będzie trzeba kupować jakieś adaptery. To jest moim zdaniem regres, to jest źle pomyślane i ten standardowy model miał te USB-ki rozwiązane lepiej. Ja wiem przy tym, że Sony zalecało, żeby wszystkie rzeczy podłączać do tych właśnie USB-ków z tyłu, natomiast no jednak te USB-ki z przodu się przydawały do takich rzeczy, które nie ciągną za dużo prądu. Kolejna sprawa z tymi portami USB to jest fakt, że Sony w ogóle nie zdecydowało się tutaj na upgrade, jeżeli chodzi o ich prędkość. W standardowym modelu mieliśmy tak. Z przodu, jak mówiłem, było jedno USB typu A, czyli tego starego, i to było USB 2.0, czyli to stare i wolne. Drugie USB typu C było już USB 3 i z tyłu mieliśmy też dwa porty USB-A, które były tej właśnie lepszej prędkości USB 3.0. Tutaj, jak mówiłem, w tym nowym modelu mamy już same z przodu USB-ki typu C i niestety nie zdecydowano się tutaj na żaden upgrade prędkości. Nadal jeden z nich to jest USB typu 2.0, a drugi to jest USB typu 3.0, czyli zmienił się sam format portu, nie zmieniła się prędkość. Biorąc pod uwagę, że już zdecydowali się na tą cholerną zmianę tego starego USB na to nowe, czyli na to C, pieprząc też kompatybilność z wieloma urządzeniami, no to mogli już chociaż przy okazji podkręcić jego prędkość, żeby to było wszędzie USB 3.0. Tak niestety nie jest, ta prędkość została stara, czyli musicie naprawdę uważać, do którego portu teraz podłączacie na przykład dysk zewnętrzny, jeżeli macie jakiś dysk szybki, no bo w jednym porcie typu C i w drugim będą różne prędkości, a wyglądają dokładnie tak samo. Przejdźmy teraz do samego wnętrza konsoli. I tutaj akurat praktycznie nic się nie zmieniło. Spytacie, czy zmienić się powinno? No troszeczkę mi się wydaje, że zmienić się powinno. Nie chodzi mi tutaj o bebechy konsoli, czy tam procesor, czy karta graficzna, no to oczywiście to nie powinno być ruszane. Natomiast liczyłem, że tutaj zmieni się coś oprócz tych portów USB, a konkretnie to chodziło mi o kartę Wi-Fi w PlayStation 5. To Wi-Fi w PlayStation 5 jest niezłe, ono jest na pewno szybsze od tego w Xboxie, natomiast jeżeli chodzi o taki redesign konsoli, taki upgrade, właśnie ten model Slim, no to ja liczyłem, że zostanie tutaj wprowadzone najnowsze Wi-Fi 6e, czyli obsługa tego pasma 6 GHz. Niestety nic takiego się nie stało, nadal jest to dokładnie to samo Wi-Fi, które było wcześniej, więc 6 GHz tutaj nie ma. Czy to jest minus? Myślę, że można było tego oczekiwać, aczkolwiek nie był to pewniak i da się to po prostu przeżyć. To Wi-Fi w PlayStation 5 i tak działa całkiem nieźle. No dobra, spytacie, co z kontrolerem? No z kontrolerem jest to, że nic z nim nie jest, bo kontroler jest dokładnie taki sam jak był. Natomiast podejrzewam, że będzie w zestawie z konsolą sprzedawana trzecia jego rewizja. Ja szczerze mówiąc mam już, jak mówiłem na poprzednim filmie o PlayStation 5 pada i w końcu też dostałem tego pada z trzeciej rewizji, bo te starsze to padały mi jak muchy. Mam nadzieję, że ten wytrzyma więcej, więc ten pad z trzeciej rewizji, który będzie prawdopodobnie dołączany do tej konsoli, będzie bardziej wytrzymały. I to fajnie. Żadnych innych nowości typu tam jakichś lepszych wibracji czy większej baterii niestety w nim nie ma, co niektórych może trochę rozczarować. I poprzednie modele Slim właśnie tych starych konsol PS3 czy Xboxa przyzwyczaiły nas do tego, że te konsole są mniejsze, są zrobione lepiej, są bardziej niezawodne, ale przede wszystkim są tańsze. Jak jest, jeżeli chodzi o nowe PlayStation 5 Slim? No tutaj może was zaskoczę, bo ta konsola nie jest tańsza. Ona jest dokładnie w tej samej cenie, co ten standardowy model, czyli w Polsce będzie to gdzieś tak 2500 zł, jeżeli chodzi o ten model z Blu-rayem, natomiast jeżeli chodzi o ten model bez napędu, no to będzie to około 2000 zł. Żadnej obniżki tutaj nie ma, na szczęście żadnej podwyżki też nie, natomiast no to jest trochę rozczarowujące, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że musimy dokupić tą cholerną podstawkę za całe 30 euro, to będzie pewnie ponad 120 zł, myślę, że 150, i to jest po prostu wkurzające. No jednak jeżeli firma wydaje nową wersję, odchudzoną swojego sprzętu, który jest przede wszystkim mniejszy, dla nich pewnie to jest koszt tańszy do wyprodukowania, no to liczyłbym, że przynajmniej będzie w tej samej cenie. Tutaj niby cena pozostała ta sama, natomiast konieczność dokupienia tej nóżki tą cenę podnosi. A myślę, że przy takiej sprzedaży tego PlayStation 5, bo ona jest całkiem dobra, no to Sony mogło tutaj się zdecydować na obniżkę tej ceny. Bo przecież koszt wyprodukowania tego modelu Slim na pewno będzie mniejszy niż standardowego. Na to się nie zdecydowano i moim zdaniem to jest minus. I to, drodzy widzowie, jest wszystko o nowym PlayStation 5 Slim. Nie wiemy już praktycznie nic więcej, bo też Sony jest bardzo oszczędne w swoich słowach na temat tego nowego modelu. O samym wnętrzu czy układzie chłodzenia nie wiemy kompletnie nic. Można się spodziewać, że będzie oczywiście mniejszy i tańszy dla Sony, natomiast niestety nie będzie tańszy dla nas.
Pozostaje nam więc odpowiedzieć na pytanie, czy ten nowy model PlayStation 5 Slim jest rzeczywiście upgrade'em, czyli jest lepszy od tego standardowego modelu, czy też jest jednak gorszy dla nas klientów. Ja osobiście uważam, że ten nowy model PlayStation 5 jest gorszy. Bo abstrahując od tego odłączanego napędu, który tam na pewno jakieś osoby zadowoli, no to tutaj mamy praktycznie same regresy. Mamy z frontu dwa USB-C, które są też różnej prędkości i też będziemy się na pewno mylić, w które z nich będziemy wkładać odpowiednie urządzenia. One wyglądają dokładnie tak samo, a są w dwóch różnych prędkości. Moim zdaniem jest to też regres. Mamy idiotyczną stópkę, która wygląda nie dość, że gówniano i wygląda jakby to PlayStation miało się zaraz złamać. No to jeszcze ta stópka jest tylko do położenia tej konsoli w poziomie. Jeżeli chcemy położyć konsolę w pionie, to musimy stópkę dokupić i to za gruby hajs. Ten odłączany napęd może być jednorazowy, jak mówiłem pogłoski na necie, tego jeszcze nie jesteśmy w stanie zweryfikować, natomiast taka jest możliwość. Brak innowacji obserwujemy też, jeżeli chodzi o samo wnętrze konsoli, czyli o Wi-Fi. Tutaj żadnych zmian akurat nie ma. Jest nadal to samo Wi-Fi, co było w tym starym PlayStation i to Wi-Fi wystarczy dla większości osób. Natomiast jeżeli mamy nową konsolę, to spodziewałem się już opcji takiej bardziej przyszłościowej, czyli obsługi Wi-Fi 6 GHz. Takiej obsługi niestety nie ma. I na koniec zostaje nam kwestia ceny, która po prostu się nie zmieniła. A nawet jeżeli chodzi o zakupy, to się zwiększyła, no bo trzeba kupić tą cholerną stópkę. Ogólnie rzecz biorąc, moim zdaniem PlayStation 5 Slim jest to downgrade, czyli to jest model gorszy od tego standardowego, jeżeli chodzi o nas klientów. Jestem ogólnie tym modelem zawiedziony, no bo liczyłem jednak na dużo więcej, liczyłem na nowy wygląd, liczyłem właśnie na Wi-Fi, liczyłem, że to USB będzie wyższej prędkości też z przodu. Liczyłem przede wszystkim na to, że nie trzeba będzie kupować jakichś podstawek, jakichś cudów. Tutaj niestety wielokrotnie mnie w tym modelu Sony rozczarowało i myślę, że nie tylko mnie, bo większość osób w internecie uważa, że to PlayStation 5 Slim to jest właśnie downgrade. Moim zdaniem właśnie tak jest i macie cholerną rację. Jeżeli macie możliwość, to ja bym osobiście na waszym miejscu kupował ten starszy model, bo on nadal sprawdza się naprawdę nieźle, do tego nie trzeba do niego kupować stópek i ma USB-A z przodu. Czy ten napęd odłączany to jest taki game changer? No moim zdaniem nie, bo i tak większość ludzi kupuje jednak tą wersję z napędem, nie potrzebuje jakiejś kombinacji. Ogólnie moim zdaniem nowy model PlayStation 5 Slim jest niezbyt udany i liczyliśmy na pewno na więcej. Dajcie znać w komentarzach, drodzy widzowie, czy wy też zgadzacie się z moją oceną i czy dla was ten nowy model PlayStation 5 też jest gorszy od poprzednika i czy w ogóle planujecie go kupić. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie filmu, jeżeli on się wam spodobał, to zachęcam was gorąco do obserwowania kanału, bo takie materiały będą się na nim pojawiać regularnie. Zapraszam was też serdecznie na nasz facebookowy profil Lupy Godlajka, gdzie będę organizował konkursy, giveaway'e oraz z wami dyskutował. Pozdrawiam i trzymajcie się.